19 lipca po godzinie 20 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o kolizji dwóch pojazdów w miejscowości Bielawa. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastaną dwa samochody osobowe po kolizji, którym podróżowało 6 osób, z czego 3 zostały hospitalizowane. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zrobieniu dostępu do osoby poszkodowanej w samochodzie osobowym, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, odłączeniu akumulatora i zakręceniu zaworu butli z gazem w dwóch pojazdach. Na czas działań droga była zamknięta. W działaniach udział brały 3 zastępy Straży Pożarnej, 1 zastęp z Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa i 2 zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej Ostroszowic i Bielawy. Na miejscu zdarzenia dalsze czynności prowadzi policja.